Zaprezentujemy Wam ćwiczenie, którym będzie naprzemienne uginanie przedramion chwytem neutralnym, tak zwanym chwytem młotkowym. Jest to ćwiczenie, które rozbudowuje mięśnie dwugłowe i mięśnie ramienne. Proszę Grzegorza o przyjęcie pozycji. I zwróćmy na nią uwagę. Stopy są całe przy podłożu, kolana złączone, sylwetka wyprostowana, łopatki ściągnięte. Zwróćcie uwagę na to, aby przed rozpoczęciem ćwiczenia ugiąć delikatnie stawy łokciowe. I wykonujemy ruch koncentryczny, przy którym wykonywany jest wydech i powolny ruch ekscentryczny, gdzie wykonujemy wdech. Ważnym elementem jest to, aby w końcowej fazie ruchu ekscentrycznego nie prostować do końca stawów łokciowych. Jest to świetne ćwiczenie na rozbudowę mięśni dwugłowych i mięśni ramiennych.